Dzień dobry. Witam w kolejnej odsłonie naszego cyklu o współczesnych technikach klarnetowych. Dzisiaj omówimy wielodźwięki. Zbliża się noc, ciemna noc. Zapraszam do wysłuchania utworu pod tym właśnie tytułem. Po każdej, nawet najciemniejszej nocy, przychodzi światło, przychodzi dzień. Dzisiaj omówimy sobie wielodźwięki. Wielodźwięki są bardzo ważną techniką współczesną. Bardzo ją lubię. Bardzo lubię wykonywać utwory i elementy utworów, może tak, w których wielodźwięki się pojawiają. Jest to rzecz niesamowita, że klarnet może wydobywać naraz kilka dźwięków. Czyli coś, co sprawia, że dźwięk klarnetu jest ubogacany przez kolejne tony składowe, które są wydobywane przy pomocy skomplikowanych często lub bardzo skomplikowanych chwytów. Też modyfikacje zadęcia, podania powietrza i tak dalej. Ale dzisiaj chcielibyśmy zacząć od tego, żeby wyjść od początku. To znaczy powietrze, zadęcie, trzymanie instrumentu i na tej bazie przy użyciu prostych chwytów, prostych modyfikacji chwytów, które znamy, możemy wydobyć także wielodźwięki. I będę zachęcał do tego, żeby szukać wydobywania wielodźwięków i wszystkich w ogóle technik klarnetowych w jak najbardziej naturalny sposób, który nie niszczy, a wręcz buduje nasze sposoby grania w stabilny sposób i poszerza spektrum także naszych możliwości wyrazowych. Zacznijmy sobie może w ten sposób, że wszyscy w pierwszym roku właściwie gry, na pierwszym roku naszej gry na klarnecie poznajemy dźwięk G małe. Wyjdziemy sobie od tego dźwięku G małego, zagranego w naturalny sposób, tak jak mówię, i złamiemy słup powietrza poprzez dodanie dźwięku cis, klapy cis. Gdy otworzymy ten otworek mały tutaj, coś ciekawego się zadzieje z naszym dźwiękiem. Spróbujmy. Najpierw zaczynam. Dźwięk w pewny sposób, stabilny, później dodam klapę. Ciekawe, co będzie.
pojawił się kolejny dźwięk. W momencie, gdybym zmodyfikował troszkę podanie powietrza, czyli troszeczkę na przykład zrobił crescendo, mogłyby się pojawić jeszcze inne dźwięki składowe. Bardzo prosta technika się wydaje, prawda? Jest bardzo wiele stworzonych zestawów chwytów, które w ostatnich dziesięcioleciach zostały przygotowane przez klarnecistów, przez teoretyków. Już w latach 60., 50., 60. były te techniki eksplorowane przez muzyków. I mamy na klarnecie ponad 73 tysiące chwytów klarnetowych, które teoretycznie są możliwe do wykonania. Niesamowita, szokująca liczba, która budzi wyobraźnię, pobudza wyobraźnię i sprawia też, że rzeczywiście właściwie nie ma takiego klarnecisty, który znałby wszystkie. Jest to niemożliwe, żeby te wszystkie chwyty poznać i je zastosować, dlatego wybiórczo szukamy poszczególnych chwytów, które na naszym instrumencie, przy naszym stroiku, ustniku, przy naszym sposobie grania brzmią pięknie. Spróbujemy teraz zagrać kolejny wielodźwięk. Teraz do tego dźwięku G dodamy sobie jedną klapkę, to będzie dźwięk GIS lub AS. I później podniesiemy dwa palce wskazujące. Czyli dźwięk GIS, dolne, raz kreśne, małe, przepraszam, małe GIS i dwa palce do góry. Zaczynam od pewnego dźwięku GIS. Mamy kolejny wielodźwięk. Jeśli spróbujecie to zrobić, okaże się, że nie jest to trudna sprawa, a warta treningu, ponieważ podobny sposób zaczynamy czuć, jak powietrze wchodzi w instrument, jak zmienia się ten sposób podania dźwięku zależnie od układu palców. Czyli zapotrzebowanie klarnetu na powietrze przy zmianie chwytu się zmienia nieco, ale zawsze pozostaje niezbędną potrzebą klarnetu. On potrzebuje powietrza. Idziemy dalej, próbujemy następny sposób. Zagramy sobie teraz dźwięk cis, małe fis, przepraszam, dźwięk małe fis. Jakbym dołożył klapkę duodecymową, byłby to dźwięk cis, stąd moja pomyłka. Gramy fis, małe i podobnie jak w poprzednim przykładzie, złamiemy słup powietrza przez dodanie klapy cis raz kreśle. Stabilny dźwięk, od tego zaczynamy. Wykonałem crescendo, wykonałem dodanie powietrza do tego wielodźwięku. On wtedy zachował się w sposób taki bardziej ekspresyjny. Ważne jest tutaj, myślę, w tym sposobie grania, w tej technice, to żeby stabilnie utrzymywać stabilność powietrza, nie zmieniać naszego zadęcia. To też nas uczy stabilności i otwartości w dostępie powietrza do instrumentu. Jest to element, myślę, że kluczowy i także rozwijający właśnie nasz sposób grania i stabilizujący cały sposób pracy na instrumencie. Do tego zachęcam i zapraszam do wysłuchania jeszcze raz Ciemnej nocy i później do kolejnych odcinków.